W takim momencie, w którym złapiemy się na tym, że nam nie wychodzi, to powinniśmy sobie pogratulować i się poklepać po ramieniu, bo się na tym złapaliśmy. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Według kalendarza świąt nietypowych 5 grudnia to Dzień Ninja. Postanowiłam wykorzystać tę okazję, aby porozmawiać z jedynym znanym mi ninja i przybliżyć Wam postać Basi Tworek. Z naszej rozmowy dowiesz się m.in. jak dzięki YouTube'owi osiągnąć stan skupienia, a także jak wygląda życie na bezludnej wyspie. Dlaczego nazywasz się ninja? Bo dzisiaj nawet specjalnie sprawdziłam, jaką ninja ma stronę na Wikipedii i tam jest napisane, że to są ludzie, którzy byli szpiegami, oni gdzieś tam mordowali chyba kogoś i tacy bardziej byli mroczni, więc dlaczego określasz się jako ninja? To się urodziło kiedyś na zajęciach, jak chciałam obrazowo wytłumaczyć swoim uczniom, jak mają bezszelestnie postawić, odstawić nogę do tyłu, czy jak się mają bezszelestnie poruszać i pracować mięśniami brzucha. No i wtedy używam tej właśnie metafory, żeby się poruszać bezszelestnie jak ninja. Wywołało salwę śmiechu, mi też się to bardzo spodobało. I używałam tego określenia też później. Jedne z moich ulubionych asań to są pozycje wojownika, więc też pasują. A potem trochę rozszerzyłam tę definicję, bo tak naprawdę ninja to jest również mistrz, czy tam specjalista w swoim fachu, tak? Oni rzeczywiście byli mordercami, byli wojownikami. Chciała, żeby jogini to byli tacy wojownicy światła, którzy rzeczywiście są mistrzami w tym, co robią, czyli są przede wszystkim świadomi swojego ciała, świadomi swojego oddechu, świadomi tego, jak myślą, ale też, żeby byli mistrzami w kochaniu siebie, tak żeby inni, jak zobaczą, jak kochamy siebie, to żeby nie mieli wątpliwości, jak to się robi. I taki jest też cel jogi i tego, czego uczę, żeby się ze sobą pogodzić i żeby się lubić i rozumieć z własnym ciałem. I dlatego, jeżeli dojdziemy do mistrzostwa w tej sztuce kochania siebie i słuchania siebie i rozumienia własnego ciała, to będziemy takimi właśnie ninja, czyli wojownikami światła, mniej mrocznymi, a bardziej jasnymi. Chociaż oczywiście każdy z nas ma swoją ciemną stronę, każdy z nas ma w sobie jakiś cień i też dobrze jest się przed sobą przyznać, że to mamy i z tym pracować, a nie wypierać to. Wtedy nasz cień może być naszym sprzymierzeńcem. Jak ty to pięknie wszystko mówisz. To brzmi tak cudownie, że aż gdybym nie widziała, jak działasz, to bym stwierdziła, nie, to nie jest prawda. Ale na podstawie tego, jaką jesteś osobą, jaką tworzysz wokół siebie też ekipę, to widać, że to działa. Więc powiedz mi, kiedy ty stałaś się ninja? Wiesz co, no, zostając w tej metaforyce, to myślę, że bycie ninja, czy bycie joginem, to jest ścieżka. Nie można powiedzieć, że dojechałeś do jakiegoś punktu na mapie, już tam jesteś, już zawsze będziesz. Nie można usiąść na laurach, założyć rąk za głowę, tylko to jest cały czas proces, to jest cały czas praca nad sobą. I posługując się dalej metaforyką, można powiedzieć, że jak wiesz, jak przestaniesz ćwiczyć, to twoje mięśnie trochę zapomną o tym, jak się ruszałeś. Trochę się staniesz bardziej sztywna, zaczną cię boleć plecy, barki, zaczniesz się gorzej czuć. I tak samo jest, kiedy po prostu przestajesz nad sobą pracować. I czasem stare nawyki myślenia wracają, przeważają, tak? I czasem wracamy na stare śmieci. Więc ja myślę, że to jest tak, że praca nad sobą i ścieżka jogi to jest właśnie bycie w drodze cały czas. I cały czas praca z uważnością, bo kiedy tę uważność tracisz, to możesz się potknąć. Never ending story. Ciągła praca i ciągłe udoskonalanie się. Kiedy zaczęłaś swoją przygodę z jogą i dlaczego? Zaczęłam praktykować jogę, czyli asany, bo też musimy sobie powiedzieć jasno, że obecnie słowo yoga kojarzy się z asanami. Tak jak ktoś mówi, praktykuje jogę, to z reguły myślisz sobie, że ma super kolorowe getry i ma fajną matę, co najmniej jedną w domu i się na tej macie wygina. Ale też warto wiedzieć, że yoga to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to nie tylko asany, że yoga to jest tak naprawdę
praca nad sobą i udoskonalanie siebie, tak? I joga ma bardzo dużo narzędzi. Ma też pranayamę, czyli pracę z oddechem i sztukę uważności. Ma dużo różnych narzędzi, które służą nam do tego, żeby właśnie pracować z uważnością. I niyamy, czyli takie praktyki duchowe, które służą temu, że mamy być uważni i zastanawiać się nad tym, jak postępujemy i dlaczego tak postępujemy. Czyli można powiedzieć, że yoga to jest połączenie tego, co obecnie jest najmodniejsze, czyli mindfulness, ćwiczenia dla dobrej kondycji i taka świadomość siebie, plus jeszcze pewnie jakaś dieta do tego dochodzi. Przynajmniej taki szacunek dla swojego zdrowia poprzez jedzenie również. Gdybyśmy mieli zdefiniować teraz jogę, to ja bym proponowała taką szeroką definicję, że to jest wszystko, co wprowadza w naszym życiu zmiany na lepsze i to takie względnie trwałe zmiany, czyli jak zjesz batonika, to może się na chwilę poczujesz dobrze, ale potem się poczujesz gorzej, więc to nie jest joga. Natomiast wszystko, co robimy, żeby rzeczywiście było lepiej, żeby lepiej żyć i czuć się ze sobą lepiej, to jest joga, więc myślę, że odpowiadając na twoje pytanie, również jedzenie ma znaczenie. Jasne, oczywiście, że ma, bo przecież jedzenie wpływa na to, jak się czujemy, jak funkcjonuje nasz organizm, więc oczywiście jedzenie też może być jogiczne albo niejogiczne. No, możemy powiedzieć, że każdy z nas sobie tworzy jakiś taki kodeks ninja, bo przez to, że się uczy siebie, to wie, co mu służy, wie, co mu nie służy. I stara się robić tak, żeby robić rzeczy, które mu służą, dzięki którym czuje się lepiej, też dzięki którym może dawać lepsze rzeczy światu. To wracając do tego twojego początku, w twoim przypadku należy rozgraniczyć asany i jogę? Zdecydowanie, dlatego że ja pochodzę z rodziny, w której się medytowało. I ja od dziecka pamiętam, że właściwie trudno mi powiedzieć, kiedy zaczęłam medytować, kiedy zaczęłam praktyki uważnościowe, pracę z wizualizacją. Pamiętam, że mi się bardzo przydawała w szkole. Jak się uczyłam, to sobie robiłam, to się teraz chyba nawet nazywa jakiś pałac myśli, czy coś takiego, że sobie Barack Obama tak przemawia, dlatego nigdy nie mówi z kartki, tylko sobie zawsze myśli, że przechodzi z pokoju do pokoju i wie, o czym ma mówić, jaki temat ma następny podjąć. Tak, że w każdym kolejnym pomieszczeniu stoi ktoś inny i to jest to, o czym, albo ta rzecz, o której mam mówić właśnie. Ale to twoja rodzina była bardzo świadoma w ogóle, to jest wyjątkowe. Już wiem, jak to się nazywa, pałac pamięci. O, tak. No, myślę, że miałam ogromne szczęście, że się w takiej rodzinie urodziłam. Moja mama jest taką osobą, która zawsze szukała, zawsze kwestionowała, jednocześnie zawdzięczam jej super rzecz, bo nauczyła mnie kochać przyrodę i czerpać z przyrody. Więc myślę, że na ścieżce jogi już byłam od dziecka, od początku, natomiast asany zaczęłam praktykować mniej więcej około 14 roku życia, dlatego, że mam krzywy kręgosłup bardzo i to była taka operacyjna skolioza, więc już musiałam się położyć na stole operacyjnym i chcieli mi jakieś tam druty do kręgosłupa wszczepiać. Natomiast bardzo mądry rehabilitant powiedział, że bym ćwiczyła jogę, żeby to wszystko uelastyczniać i dopóki układ kostny i mięśniowo-stawowy będzie uelastyczniany, to nie będę czuła bólu i rzeczywiście miał rację. Oczywiście nie u każdego tak działa i nie można powiedzieć, że joga jest lekarstwem na skoliozę, bo to byłoby zbyt duże uogólnienie. U mnie to zadziałało. Rzeczywiście mam 32 lata teraz i ciągle nie miałam operacji i się nie zanosi. Więc mi asany bardzo pomogły, są bardzo ważnym narzędziem w moim życiu, ale nie są jedynym narzędziem jogi, z jakiego korzystam, bo jednak ciągle na pierwszym miejscu jest zdecydowanie medytacja i uważność. No ja niestety nie trafiłam na tak dobrych specjalistów od skoliozy. Mojej mamie powiedziano, jak miałam 17 lat, że panikuję i w sumie nic już z tą skoliozą nie zrobią, więc żebym się do tego przyzwyczaiła. Ale spoko, to fajnie, że u ciebie to się udało. I też super, że będąc tak młodą osobą, byłaś na tyle zdeterminowana, żeby ćwiczyć, bo dla wielu osób joga jest jednak nudna. I szczególnie w młodym wieku trudno jest poświęcić tyle uwagi, żeby praktykować. Ważne, że żeby to powiedzieć, to nie znaczy, że ja się wyprostowałam, bo ja dalej jestem krzywa, dalej mam garba, dalej mam skoliozę. To jest jakby pierwsza rzecz, której mnie joga nauczyła, żeby się pogodzić z tym, co jest. Ja mam skoliozę, będę ją miała, ty też swoją będziesz miała i ważne jest to, żeby się nauczyć działać w obrębie tego, co mamy, w obrębie tego, co jest nam dane, żeby nie dyskredytować tego, jakie masz ciało, żeby się nie biczować przez całe życie, tylko po prostu przyjąć to na klatę, że tak jest i zastanowić się, jak możesz to przekuć na lepsze. Ja to przekułam tak, że dzięki temu lepiej rozumiem anatomię, lepiej rozumiem ludzi, którzy przychodzą do mnie, którzy są ponapinani albo właśnie coś nie funkcjonuje tak, jak powinno, albo są asymetryczni. Dzięki temu mogę ich lepiej uczyć. Więc myślę, że ważne jest, by się uczyć siebie.
To jest ten najlepszy skarb, jaki nam daje yoga i w ogóle samoświadomość, tak? To jest ta ścieżka ninja właśnie. Mam ochotę stać się ninja. Powiedz mi, jak w takim razie wygląda ta medytacja? Bo najgorszą rzecz, jaką możemy zrobić, to pielęgnować takie wyobrażenia o medytacji, że musisz się najpierw nauczyć siedzieć w lotosie, potem się musisz nauczyć siedzieć nieruchomo, no koniecznie pod drzewem, najlepiej w Indiach. Jak sobie myślimy tak o medytacji, to nikt z nas nigdy nie zacznie medytować, bo zawsze będziemy niewystarczająco przygotowani do tego, tak? Albo nie będziemy w Indiach właśnie. Pojmuję medytację jako taką chwilę, w której jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, jesteś tu i teraz i masz możliwość przyjrzeć się sobie, czyli przyjrzeć się temu, kto się przygląda, pobyć ze sobą, czyli na przykład na pewno kiedyś się zdarzył taki moment, kiedy, nie wiem, stanęłaś gdzieś, zobaczyłaś, że pięknie zachodzi słońce albo zachwyciłaś się przyrodą. To są właśnie takie momenty takiego bycia tutaj i teraz. I to jest medytacja. Jak siedzisz i pijesz herbatę i totalnie jesteś w tym piciu herbaty i ona ci smakuje, albo teraz siedzę z tobą i robimy wywiad i jesteś tutaj, nie jesteś przy 10. pytaniu, które mi zadasz, nie jesteś przy kolacji, tylko siedzimy tutaj i rozmawiamy. Czyli chciałabym, żebyśmy nauczyli się i tego się staram też uczyć swoich uczniów, żebyśmy byli w takim medytacyjnym stanie tak często, jak tylko się da. Chociaż oczywiście taki moment, w którym siadasz w ciszy, w miarę wygodnej pozycji, z prostym kręgosłupem, zamykasz oczy i skupiasz się na tym, że oddychasz, i właściwie tylko na tym, że oddychasz, jest niezwykle cenny. Pozwala się wyciszyć, pozwala się i pomaga się zdyscyplinować i pomaga ćwiczyć koncentrację, której, no nie oszukujmy się, coraz bardziej nam brakuje, bo coraz bardziej jesteśmy rozproszeni przez różne rzeczy, które się dookoła nas dzieją, szczególnie w miastach. Ja przyznaję, że mam coraz większy problem z koncentracją, szczególnie jak gdzieś niedaleko jest telefon i ta świadomość, on zaraz może, nie wiem, zaświecić się, że coś, jakiś komunikat. To jest okropne. Czyli na początek nie muszę też się biczować, że nie potrafię medytować, że nie potrafię się tak bardzo skupić na tym oddechu, gdzie on tam idzie, bo ja mam świadomość, że oddech jest ważny, ale na razie trudno jest mi go obserwować. Czyli samo to, że ja będę świadoma, że teraz piję herbatę, będę czuła dokładnie jej smak, czy to już jest wstęp do medytacji? Tak, mój nauczyciel kiedyś super powiedział, zapamiętałam tą lekcję, bo ona była dla mnie strasznie ważna, bo jestem albo byłam perfekcjonistką i bardzo chciałam wszystko robić najlepiej i zawsze chciałam wszystko robić na piątkę. I on kiedyś właśnie powiedział o medytowaniu i w ogóle o praktyce duchowej, że z reguły działamy tak, że jak się złapiemy na czymś, czyli na przykład, że nam nie wychodzi medytacja, tak, albo nam nie wychodzi jakaś pozycja, jakaś asana, to wtedy najczęściej mamy tendencję do biczowania się. O Boże, jestem beznadziejna, nie udaje mi się, ale krótko wysiedziałam, ale się rozproszyłam. I to jest tak naprawdę najgorsze, co możemy sobie zrobić. I on powiedział, że w takim momencie, w którym złapiemy się na tym, że nam nie wychodzi, to powinniśmy sobie pogratulować i się poklepać po ramieniu, bo się na tym złapaliśmy. A to już jest znak, że budzi się uważność. I tak naprawdę dzięki takiemu podejściu, dzięki temu, że właśnie celebrowałam te momenty, w których łapałam się, o Boże, znowu po raz 54 w ciągu 5 minut uwaga moja popłynęła w kierunku tego, co zjem na kolację i przestałam obserwować swój oddech. I zamiast się biczować za to, co sobie pogratulowałam, to właśnie to są takie małe zwycięstwa, dzięki którym naprawdę uczysz się być tu i teraz i uczysz się też życzliwości do siebie, takiej jak do najlepszego przyjaciela, a nie do największego wroga. Ile czasu dziennie spędzasz w internecie? Czyli telefon, komputer? Można powiedzieć, że cały czas jestem online, dlatego że no, mój telefon jest cały czas przy mnie. Nie znaczy to, że mam włączony dzwonek. Specjalnie wyłączyłam powiadomienia, na przykład facebookowe i instagramowe, i mój telefon jest zawsze wyciszony i mam też wyłączone wibracje, dlatego że złapałam się na tym, że telefon zaczął mną w pewnym momencie zawiadywać, a nie ja nim. I teraz sięgam po telefon po prostu wtedy, jak mam czas, jak chcę, a nie wtedy, jak dzwonek chce albo kolejna wibracja chce. Natomiast jestem cały czas online i też Instagram i Facebook, czyli social media, to są moje narzędzia pracy. I
więc jestem sporo, nie potrafię obliczyć czasu, ale myślę, że najważniejsze jest takie poczucie, że to właśnie ty jesteś za starami, a nie telefon tobą dowodzi. I są takie momenty, w których się, a są, naprawdę są, w których się łapię, o Boże, zestresowałam się, albo ciekawa jestem, co się dzieje w telefonie, jak dawno nie sprawdzałam informacji, podobno jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od informacji. Ja się naprawdę na tym łapię czasem, że chciałabym się dowiedzieć, co tam słychać. I to są takie momenty, w których zaczynam rozumieć, że jest czas po prostu na detoks telefoniczny i wtedy najczęściej staram się wyjeżdżać w miejsca, w których jest offline i po prostu wyłączać telefon albo go włączać na przykład na godzinę dziennie tylko, a poza tym być offline. No więc staram się tego pilnować, bo czuję, że łatwo jest popłynąć. Bardzo łatwo. Ja właśnie mam świadomość, że jest zbyt łatwo, ale z tego, co mówisz, to wychodzi na to, że nie należy drastycznie ograniczać, tylko nabrać kontroli nad tym i wtedy to będzie miało ręce i nogi. Albo, tak jak robisz, wyjeżdżać na bezludną wyspę. Jak często wyjeżdżasz? No na bezludną wyspę wyjeżdżamy raz do roku. Organizujemy 4-5 turnusów, każdy turnus trwa tydzień, więc no my jako organizatorzy, czyli ja i Ania Dymarczyk, moja przyjaciółka z Krakowa, z którą kiedyś miałam szkołę, jak mieszkałam w Krakowie, no i teraz to jest dla nas okazja, żeby razem coś zrobić, żeby się zjednoczyć z powrotem raz do roku właśnie na tej bezludnej wyspie, więc my jako organizatorzy mamy fajną sytuację, bo my rzeczywiście jesteśmy tam ze wszystkimi turnusami, jesteśmy to 4-5 tygodni razem, ale myślę, że taki tydzień offline jest niesamowitym przeżyciem dla ludzi i to jest też niesamowite, jak ilość takich wybuchów śmiechu, luzu, radości zwiększa się wprost proporcjonalnie do ilości dni spędzonych na wyspie i bardzo często słyszę, że już na przykład drugiego dnia ludzie mówią, Boże, w życiu nie byłem tak wyluzowany jak teraz, albo nie pamiętam kiedy tak odpiąłem szelki i tak się dobrze czułem. No, wyspa jest takim miejscem troszkę bajkowo-sielankowym, bo tam naprawdę jesteśmy sami i nikt nic nie musi. Razem gotujemy, razem ćwiczymy jogę, razem się cieszymy przyrodą. No jest możliwość schowania tego telefonu do szuflady i po prostu nie ruszania go i przełączenia się w tryb offline. To pomaga, aczkolwiek na przykład ja cały czas chodzę z telefonem, bo cały czas dokumentuję. Jestem właśnie tą osobą, która tam gdzieś dziennikarsko wkracza i robi jakieś snapy albo robi zdjęcia. Ja swojego telefonu nie odstawiam, ale uczestnicy owszem. No i to jest niesamowite, jak po prostu odstawienie elektroniki sprawia, że na przykład się kładziemy razem z zachodem słońca i wszyscy naturalnie wstają na wschód słońca. W Warszawie mi się to strasznie rzadko zdarza i zawsze mnie dużo kosztuje, żeby się położyć zaraz po zachodzie. I chyba mi się nigdy nie udało, chyba że jakoś latem, kiedy słońce bardzo późno zachodzi. A wstać na wschód też mogłabym policzyć na palcach, kiedy mi się to w mieście udało. Natomiast na wyspie to jest totalnie, totalnie naturalne. I zaczynamy żyć tą przyrodą i osiągamy stan skupienia, czyli to, w jaki sposób nazywa się twoje studio. To jest w ogóle genialna nazwa i pamiętam, jak pierwszy raz ją zobaczyłam, to stwierdziłam, no genialne, no wiadomo od razu po co tam idziesz. Jacy ludzie do ciebie przychodzą? Chciałam powiedzieć, że nazwa nie jest moja, wymyśliła ją moja współpracownica Alicja Suchcicka, która pracuje ze mną właściwie od początku, jak jestem w Warszawie. Kiedyś była moją uczennicą, teraz jest fantastyczną nauczycielką. No i też pracuje jako copywriterka i Alicja po prostu siedziałyśmy, rozmawiałyśmy o idei szkoły i Alicja powiedziała, że stan skupienia i to będzie najlepsze, więc myślę, że trafiła w dziesiątkę, ale to nie był mój pomysł, to jest jej. Natomiast jacy ludzie przychodzą? Boże, wszyscy normalni, prawdziwi, tacy, którzy się chcą rozluźnić, którzy potrzebują być w domu. Stan skupienia to jest takie miejsce, dom. Niesamowity moment wzruszenia, jaki przeżyłam kiedyś, jak wróciłam do domu i zobaczyłam na Facebooku, że jeden z uczniów zaproponował zmianę kategorii stanu skupienia ze szkoła jogi na dom. I to był właśnie taki moment, w którym dotarło do mnie, że po prostu ta idea szkoły, takiej, jaką sobie wymarzyłam, została zrealizowana, że ludzie naprawdę się tam tak czują. Stan skupienia jest zrobiony w kamienicy, jest zrobiony w mieszkaniu, są tam 3 pokoje. Pokoje nie są duże, więc one też determinują rozmiar grup, więc grupy są małe, są z reguły stałe, więc ludzie się też znają. Uwielbiam te momenty, jak wchodzę i wszyscy sobie plotkują w szatni, piją herbatkę.
Mamy też w jednym pokoju, takim malutkim, jest też gabinet osteopatyczny, więc mamy Marcina osteopaty, który się nami zajmuje i obserwuje wszystkie kontuzje, wszystkie napięcia. Bo oczywiście nauczyciel jogi nie ma rentgena w oczach, więc mamy Marcina od tego, żeby sprawdził, czy skonsultował, czy dobrze pracujemy, czy w dobrym kierunku pracujemy z napięciami, z kontuzjami. Więc jest takim naszym aniołem stróżem stanowym. Nie potrafię do końca powiedzieć, dyskategoryzować ludzi, którzy przychodzą. Myślę, że przychodzą wszyscy ci, którzy właśnie szukają takiej jakości bycia w domu i takiego totalnego wyhamowania i rozluźnienia, ale też takiego poczucia wspólnoty, bo tak jak powiedziałam, wszyscy się znają, przyjaźnią, spotykają się też po zajęciach albo pomiędzy zajęciami i to jest ta jakość takiego plemienia miejskiego małego, które się nam udało zrobić i w stanie też uwielbiam to, że każda nowa osoba jest witana z otwartymi ramionami. Że to nie jest tak, że się uczestnicy dzielą na starą gwardię i nowych i ci starzy już nie chcą przyjmować tych nowych. Wręcz przeciwnie, jest bardzo duża otwartość między ludźmi i taka duża akceptacja i to bardzo, bardzo lubię też, bo to jest też dla mnie ważne, bo szczególnie jako osoba, która do Warszawy przyjechała i tutaj nikogo nie znała. Wiem, co to znaczy być nowym i nie czuć się nigdzie przynależnym i szukać swojego miejsca. Dlatego ważne było dla mnie to, żeby w stanie każdy się czuł na miejscu i żeby się każdy czuł jak w domu. Muszę zabijać swoje dzieci w cudzysłowie, bo po prostu tyle tych nasion bym chciała zasadzić, a doba jest za krótka. Podcast Radioaktywny. Jak reagujesz na tak duże zainteresowanie jogą, chociaż zazwyczaj jednak jest to kwestia bardziej asan niż całej filozofii? Czy moim zdaniem to jest dobre dla jogi, że teraz jest taki boom, powstaje mnóstwo klubów, które różnią się też od twoich? Nie ma tam tych takich głębokich relacji, też kilku byłam, więc wiem, jak to mniej więcej wygląda. Czy dla ciebie, czy twoim zdaniem to działa na plus dla jogi, czy wręcz przeciwnie? Ja myślę, że tak naprawdę każda osoba współcześnie praktykująca jogę i każdy nauczyciel współcześnie uczący jogi, praktykujący jogę stoi przed trudnym zadaniem, wyzwaniem, trudnym, ale fantastycznym moim zdaniem, dlatego że każdy z nas musi sobie na nowo zdefiniować jogę i określić ją dla siebie, czym jest dla mnie joga. Oczywiście mamy do dyspozycji całą tradycję, mamy do dyspozycji książki, natomiast tradycja jogi nie jest tradycją inicjacyjną, tak jak na przykład są ścieżki medytacyjne i tam jest taka tradycja inicjacyjna, że mistrz inicjuje ucznia, guru inicjuje kolejnych uczniów, przekazuje im wiedzę, która jest taka sama, nie zmienia się od wieków, jakby pomiędzy inicjacjami jest taka sama. Joga nie jest ścieżką inicjacyjną. Jest otwarta, dlatego jest ogromnie dużo różnych stylów jogi, właściwie codziennie się tworzy jakiś nowy, każdy nauczyciel ma trochę inny styl nauczania, każdy nauczyciel korzysta z trochę innych narzędzi. Współcześnie joga się również zmienia, bo dochodzą też nowe narzędzia, na przykład takie jak metody ekspresywne, taniec, rozmawianie, metody psychoterapeutyczne. Ja na przykład jestem psychologiem z wykształcenia i dla mnie takim narzędziem jogi, które jest najważniejsze na moich zajęć, to jest moment, w którym na początku i na końcu zajęć siadamy w kręgu i każdy mówi, jak się czuje i czego potrzebuje. I to jest stosunkowo nowe narzędzie, nie we wszystkich szkołach ono jest stosowane, ale uważam, że jest najważniejsze, dlatego że każdy z nas w tej sekundzie, kiedy mówi, jak się czuje, to daje sobie trochę prawo do tego, żeby się czuć tak, jak się czuje, po prostu, żeby powiedzieć, czuję się źle, czuję się zezłoszczony, czuję się napięty, jest mi smutno, albo wręcz przeciwnie, czuję się fantastycznie, a osoba obok mnie się czuje gorzej, ale ja jej daję prawo do tego, żeby się czuła tak, jak ona się czuje, ja sobie daję prawo do tego, żeby się czuć tak, jak ja się czuję. To jest dla mnie właśnie kwintesencja jogi, czyli bycie sobą i akceptowanie siebie, rozumienie siebie i w tym wszystkim też akceptowanie ludzi dookoła, świata i drugiego człowieka. Więc to, jakby ta joga jest dla mnie, ale odpowiadając na twoje pytanie, mam poczucie, że
każdy z nas ma za zadanie zdefiniować sobie jogę na nowo i absolutnie nie uważam, że jest coś złego w tym, że ktoś pojmuje jogę bardziej fizycznie, jako praktykę gimnastyczną, tak? Czyli praktykę głównie pracy z ciałem, z zakresami, z gibkością, z siłą. To jest w porządku, tak? Skupiamy się na ciele. Być może kiedyś przyjdzie moment, w którym też zaczniemy skupiać się na innych aspektach siebie, na naszych emocjach. Też warto wspomnieć, że praktyka się zmienia z wiekiem i ja też to na sobie obserwuję, że kiedyś na przykład dużo więcej ćwiczyłam asan, dużo więcej czasu spędzałam na macie. Teraz dużo chętniej sięgam po pranayamę i po medytacje, które kiedyś były dla mnie prawie nieosiągalne, bo tak mnie nosiło, że cały czas tylko bym chciała ćwiczyć, a jak siadałam do oddychania, to było jak kara okropna, a teraz się czuję fantastycznie z tym. Więc myślę, że definiując jogę i dając sobie taką szansę, żeby zdefiniować jogę, żeby znaleźć swoich nauczycieli, żeby przeczytać swoje książki, żeby zweryfikować, cały czas zadawać sobie pytania i podchodzić do tej kwestii świeżo, zrobimy sobie fantastyczny prezent i też wyruszamy w tak naprawdę fantastyczną przygodę, bo na szczęście yoga to nie jest tylko krótka definicja w encyklopedii, to jest tak naprawdę studia bez dna. Mamy całe życie, żeby ją odkryć. To co byś poleciła osobom, które chciałyby wkroczyć na ścieżkę ninja? Czy ćwiczenie, praktykowanie z Twoim kanałem na YouTubie to jest dobry początek? Ja oczywiście zapraszam bardzo serdecznie. Pamiętam, jak podejmowałam decyzję o tym, że zrobię ten kanał. Jedną rzecz sobie obiecałam kiedyś, jak zaczynałam uczyć, że nigdy nie stworzę takiej sytuacji, że ktoś będzie ode mnie uzależniony, że ludzie będą musieli płacić za zajęcia, będą musieli kupować karnet po to, żeby ze mną praktykować. Taka rzecz, którą sobie obiecałam na początku, to jest jak najszybsze usamodzielnianie moich uczniów, czyli takie pokazywanie im, że to w nich jest większość odpowiedzi i że to ich zadaniem jest tak naprawdę poznać własne ciało, nauczyć się narzędzi, poznać to, jak ich ciało reaguje na różne asany, na różne praktyki oddechowe, nauczyć ich medytacji i puścić ich wolno, tak? Ewentualnie tylko być taką osobą, do której mogą się zwrócić po inspirację. Pamiętam, jak stwarzałam pierwszy kurs, nazwałam go Yoga dla indywidualistów, to był taki 3-miesięczny kurs od podstaw właśnie do samodzielności. Jaki był mój cel? I rzeczywiście największą dla mnie nagrodą było, wiem, że to okropnie zabrzmi, ale największą nagrodą dla mnie było, jak ptaszki wylatywały z gniazda i z niego nie wracały. I wręcz przeciwnie, dostawałam wiadomości, słuchaj, dzięki Basia praktykuję sobie sama w domu. Dzięki, będę czasem przychodzić, jeździć z tobą na warsztaty, albo będę czasem przychodzić do ciebie, uczyć się czegoś nowego, ale jestem samodzielna i to jest dla mnie największa nagroda. I jak robiłam kanał, to właśnie taki miałam trochę cel, żeby jak najszybciej osoby, które z mną praktykują, żeby się jak najszybciej usamodzielniały, żeby się uczyły siebie. I te sekwencje, które robię, które Wam proponuję, traktuję je trochę jako inspirację, czyli praktykujecie, dowiadujecie się, co działa, co dla Was nie działa, czego nie chcecie, co się sprawdza, a potem nawet już bez YouTube'a zaczynacie ufać sobie i na przykład wymyślać własne sekwencje, więc taki był mój cel. Natomiast oczywiście chciałabym, żeby YouTube i te social media były takim miejscem, w którym rzeczywiście można się spotkać, można się zainspirować, można się nauczyć czegoś o sobie, ale prawda jest taka, że nikt za nas tej pracy nie zrobi. Tak jak mój nauczyciel nigdy nie mógł, nie wiem, nałożyć na mnie rąk i powiedzieć, och, teraz już Basia, jesteś wspaniałą joginką, już nic więcej ci nie potrzeba, idź super w świat, bo już się oświeciłaś. Tylko po prostu jest to praca, cały czas nieustanna praca nad sobą, nieustanne zgłębianie, poznawanie siebie, robienie sobie krzywdy, leczenie kontuzji, bo to też trzeba powiedzieć, że czasem nawet najlepszy nauczyciel jogi zboczy ze ścieżki albo się czegoś nauczy o sobie i to są czasem bolesne lekcje, niestety. Więc myślę, że YouTube jest dobrym miejscem i to chciałabym, żeby też social media i Facebook i mój blog i YouTube były takim miejscem, w którym się rzeczywiście możecie zainspirować i możecie zacząć. Natomiast nic nie jest w stanie przerosnąć tego, że będziecie ufać sobie i uczyć się, jak ufać sobie. To jest najważniejsze. I jakie w ogóle fantastyczne jest
to, co mówisz, że nie chcesz nikogo trzymać przy sobie, że chcesz go usamodzielnić, żeby ruszył w świat i już był totalnie niezależny. To na koniec już mi powiedz, co ty, dziewczyno, jeszcze planujesz na najbliższy czas? O Boże, jest miliony rzeczy. Jestem taką osobą, która po prostu cały czas po prostu chodzi, ma oczy szeroko otwarte i cały czas spadają mi pomysły i raczej muszę zabijać swoje dzieci w cudzysłowie, bo po prostu tyle tych nasion bym chciała zasadzić, a doba jest za krótka i oczywiście muszę też oszczędzać swoją energię, żeby ukierunkowywać ją na rzeczy, na które naprawdę chcę i które rzeczywiście mają sens. Rozmawiałyśmy, zanim zaczęłaś nagrywać, to rozmawiałyśmy właśnie, że chciałabym też robić własny jogowy podcast. Zobaczymy, czy się uda. Może następnym razem ja z tobą będę mogła zrobić wywiad. Będzie mi przemiło i polecam podcasty, bo to naprawdę poprawia świat, ulepszają świat. No teraz w styczniu wychodzi pierwsze DVD, które nagrałam w ramach projektu Be Active Ewy Chodakowskiej, więc będzie jogowe DVD. No myślę, że cały czas chciałabym rozwijać też kanał na YouTubie i bloga i rozwijać tę naszą jogową ninja społeczność, bo tak naprawdę to ja nie robię tego ja, tylko robicie to wy, bo to wy zadajecie pytania, wysłuchacie, wyćwiczycie. Więc ja tutaj jestem dla was, robię tego tylko dla siebie, więc tak naprawdę no jesteśmy w tym razem na tej łajbie i płyniemy i płyniemy wspólnie i albo się będziemy widzieć na żywo na warsztatach, albo się będziemy widzieć na YouTubie i tak naprawdę całe szczęście, że są te social media, że możemy się kontaktować i też to, że ktoś mieszka ileś tam kilometrów od Warszawy i nie może chodzić na zajęcia osobiście, wcale nie jest już żadną przeszkodą do tego, żeby praktykować jogę i to jest fantastyczne. To do zobaczenia na Bezludnej Wyspie. Zapraszam, do zobaczenia. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku ninja nie będą kojarzyli ci się tylko z wojowniczymi żółwiami. Gorąco zachęcam cię do tego, abyś odwiedził kanał Basi i rozpoczął z nią praktykę. Link do kanału znajdziesz w opisie odcinka. Tymczasem już się z tobą żegnam i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku.